Jak zaopatrzyć się na zimę? Mimo iż tę porę roku mamy już w pełni, pytanie to, jak wiemy, nie straciło nic a nic na swej aktualności. A więc w ślad za poważnymi instytucjami, które czynią to w tej chwili, zastanówmy się i my, ludzie prywatni, którzy może nie mieli czasu uczynić tego wcześniej, jak właściwie zaopatrzyć się na zimę? Od kominka, zacznij od kominka. Co? Przyjaciel uważa, że trzeba zacząć od kominka. Może i słusznie. Inni mówią, zacznijmy od pieca, a my z przyjacielem od kominka. Bo też i na samo wspomnienie tego uroczego nastrojowego urządzenia robi się jakoś weselej. Mój Boże, kominek. Za oknem zamieć, mróz. Oczyszczanie miasta walczy z trudnościami. Zmarznięci przechodnie z gololedzią, ślizgając się potwornie i wyrządzając sobie nieraz niepowetowane szkody. A tu u nas ogień wesoło trzaska na kominku. Wujek gra pięknie na skrzypcach. Babcia robi na drutach swetry, za które w galupsie zapłacilibyśmy 1500 zł i więcej. Jednym słowem, ciepło nam oszczędzamy, umuzykalniamy się. A wszystko to zawdzięczamy. Czemu? Kominkowi. Kominkowi. Powiedz teraz, skąd wziąć. Tylko przyjaciel podrzuca, skąd wziąć kominek. O to chodzi. Skąd wziąć kominek, tę uroczą, nieco archaiczną instalację w dzisiejszych, na wskroś współczesnych czasach? No i tu dopomoże nam wrodzona pomysłowość. O mały, przytulny kominek oczywiście nie jest łatwo. Niełatwo. Ale czyż trudno jest o duży, zużyty komin fabryczny w naszym jakże już uprzemysłowionym kraju? Bajecznie łatwo. A czy wiecie, kochani, że przeciętnie z takiego starego, zdawałoby się zupełnie bezużytecznego komina można wygospodarować do 137 kominków? No więc rozejrzyjmy się wśród znajomych. Na pewno z łatwością znajdziemy tych 136 osób, których nam brak do podzielenia się kominem. Tylko żeby nie od garbarni. Aha, właśnie tu przyjaciel podrzuca, że oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, żeby komin nie był od garbarni, no bo wtedy atmosfera w mieszkaniu może nie być taka, jakiej byśmy pragnęli. W ten sposób mamy już kominek. Ale są i inne obok kominka elementy, które obiecują nam przebycie zimy obronną ręką, bez odbrożeń i tym podobnych. Mężczyźni samotni zaliczą do nich chętnie ciepłą wdówkę. Zwłaszcza przed ostrą zimą, jaką w tym roku zapowiadają synoptycy. Ci, którzy wierzą w przepowiednie synoptyków, czyli synoptymiści, z radością powitają taką wysokokaloryczną osobę na drodze swego życia. Do nich wypadnie nam zaliczyć mojego przyjaciela, który no zresztą sam opowie. Nie, no daj spokój. Co tu powiadasz? Opowiedz. No przecież słyszało się, że tam ostatnio... No jak tam było? Więcej uspołecznienia, mój drogi. Nie chowaj własnych doświadczeń w korcu maku, tylko dziel się z rodakami. No to opowiem. Opowiadanie przyjaciela. No więc idę ja sobie ulicą Nowy Świat po stronie Parzystej. Może to omen. No idę i w bajecznie kolorowym tłumie przechodniów dostrzegam ja sobie tuż przede mną czarną panią, która niesie, proszę was, właściwie dźwiga sporą siatkę pełną ciężkich, wartościowych, spożywczych zakupów. Co tam było? Jakieś... No, jarzyny. Sos miczup? Kaczup. Kaczup. Herbata z kopernikiem. Coś takiego. Polski napój, polski znak. Polski napój na polski smak. O! No więc, ponieważ nie potrafię przejść obojętnie obok kogokolwiek, kto samotnie zmaga się z czymkolwiek, więc napomykam tymi mniej więcej słowy. Przepraszam, że się wtrącam, ale czy nie za ciężkie to brzemię dla pani? Tak. A ona spojrzała na mnie smutno i powiada... Czyżby mi pan chciał dopomóc je dźwigać? Ta pani, do ciebie. Ta pani. Więc ja z kolei, że o ile o to chodzi, to nie. Nie. Nie chciałbym. Nie chciałbyś, tak. Dopomóc dźwigać. A ona, to jest ta pani, zwraca się do mnie z pytaniem,
A dlaczegoż? Ciekawa, dlaczego? Dlaczegoż? No, bo wyjaśniam grzecznie, widzę tam w siateczce rozbity słoiczek z tomatą pomidorową, która strasznie babrze. No. Pani ma płaszczyk z folii, więc się zmyje, a ja moich berberów nie doprałbym się. No, gdzie to jest? Impregnacja by się zniszczyła. Atoli wszakże dorzucam, chętnie pani dopomogę tym, na co mnie stać. Życzliwym słowem i współczuciem oraz dodam otuchy po drodze. Tak. O, otuchy i współczucia to mi naprawdę potrzeba najwięcej, formułuje smutna pani. Tak. No i tak od słowa do słowa okazuje się, że jest od paru dni wdową po znanym dźwigaczu ciężarów. Co ty mówisz? Nie, to ona mówi. A, no. I dalej mówi, niech pan weźmie pod uwagę ten paradoks, powiada, teraz sama, samopas. Powiada, muszę dźwigać takie ciężary. Rzeczywiście. I dla kogóż to ja właściwie nakupiłam tego wszystkiego? Niech pan powie. Ona do ciebie. Ona do mnie. Sama nie zjem. No. Chociaż nieszczęśliwi powinni się lepiej odżywiać. Zgadnie. No i powiada, może wstąpi pan do mnie na skromną wieczerzę. Pokażę panu kilka zdjęć nieboszczyka. Tak. No, naturalnie odpowiedziałam, że w takich zdjęciach osobiście nie gustuję, ale ona mnie zapewniła, że to będą zdjęcia świętej pamięci dźwigacza robione za jego życia. Aha. Tak. No więc nie wypadało mi dłużej odmawiać, tym bardziej, że cały czas promieniowała jakimś niekłamanym ciepłem. Aha, widzisz, muszę ciepłem, tak powiedzieć. Po obfitym, smacznym posiłku nastawiliśmy radio i zaczęliśmy... A to już u niej, tak? U niej w domu i zaczęliśmy zgodnie z planem oglądać ten album z fotografiami zgasłego dźwigacza. To jest mąż przed podniesieniem 457 kilogramów w Brukseli w 54. Wspaniały mężczyzna. A to po podniesieniu 458 w Berlinie w 55. Nic się nie zmienił, trzeba przyznać. A to mąż w Sztokholmie, tej Wenecji północy, podczas dźwigania 459 w 56. A tu inny jakby wyraz twarzy, bardziej niejako zawzięty. Oczy troszeczkę mu wysadził. Udźwignął. Udźwignął? Och, chwała Bogu. A te dwa zdjęcia to z Dubrownika, perły Adriatyku, proszę pana. Pierwsze przed podniesieniem 460, a drugie niestety po upuszczeniu. Ten pan, co się trzyma za nogę, to sędzia punktowy. Kurt Blaupunkt, Niemcy Zachodnie. A to jemu na nogę upuścił małżonek. Ściśle, na duży palec. Jak to cierpienie zmienia. No i to prawda. Tu jeszcze ten Blaupunkt, Niemcy Zachodnie, śmieje się i klepie małżonka po bicepsie, zdaje się dwugłowym bicepsie. A tu to już ludzka szmata, proszę pani, na łach. Tak, mnie też cierpienie zmieniło, proszę pana. Chociaż nie w tym stopniu może. A nie, panią ono uszlachetniło, a nie złaszyło. Ale nie, co? Nie złaszyło, że się tak wyrażę. Proszę pana. Słowo daję, przecież widzę, to mówię. Cierpienie panią zmieniło na awantaż. Słowo daję. Komplemenciarz. Nieprawda. Nieprawda. A to kto? Na tym zdjęciu? Nie, tam w drzwiach. Jezus Maria, Adolf. Jaki Adolf? Mój mąż. A kuku. Kto? Kto powiedział a kuku? No on. Dźwigacz małżonek. Rzeczywiście on? A jakże, w ciemnym garniturze. Troszkę nieogolony, ale w świetnym humorze. Więc to nieprawda, że on... Ale prawda. Tylko powiedział, że jak się ma trochę silnej woli i jak się potem wziąć dobrze do kupy, to... Po fakcie, to... Niesłychane. Ale sytuacja głupawa troszkę, co? Nie, dlaczego? Żeby to może jakiś ponurak czy coś takiego, ale ten urocze chłopisko, mówię ci, no bezpośredni, wesoły...
I dlaczegoż to taki wesoły niby? No, daj spokój. No, bądź co, bądź rekord życiowy. Pół tony. Jak to pół tony? Czego no, pół tony? No, płyta. Jakby nie było marmurowa ze smutnym, mosiężnym aniołkiem. Powiedział, że chyba mu zaliczą, skoro udźwignął. Jak to udźwignął? Co zaliczą? No przecież to dźwigacz, nie pamiętasz? A, prawda. Prawda. Popatrz i udźwignął. A ona, ta dźwigaczowa? Ta dźwigaczowa. No, z początku jak to kobieta. Ty to też, powiada, zawsze byłeś niezdecydowany i te twoje głupie kawały. Te. No nie, ale on, dżentelmen w każdym calu, zaraz jej kwiatki, białe chryzantemki w doniczce, troszkę może ciupinkę podmarznięty. Koniec końców udobruchał. No a w stosunku do ciebie? Czy ja wiem, może troszeczkę niższy, ale wiesz, za to... Nie, o to mi chodzi. Czy nie miał pretensji? A nie, no niby z jakiej racji miałby mieć? No jednak, wiesz, zastać tak kogoś z wdową, bądź co bądź po sobie... To... No dobrze, ale czy to ja jego, czy on mnie pozbawił, bądź co bądź uroczej, ciepłej wdówki w samym przededniu zimy? Tak, no cóż, nie powiodło się przyjacielowi zaopatrzenie w ciepłą wdówkę. Nie ma co. No i z tym niekorzystnym nad wyraz obrotem sprawy trzeba się oczywiście liczyć. Zawsze. Cieple wdówki nie spadają nam niestety z nieba z nastaniem pierwszych mrozów. Możemy oczywiście pójść w innym kierunku. W kierunku uczuć rodzinnych, w jakim ja na przykład ostatnio poszedłem. Najmocniej pana przepraszam, że pozwoliłem sobie zaprosić go na tę czarną... Małą czarną. Małą czarną. Właściwie przecież nie znamy się niemal osobiście. Niemniej w związku z nadchodzącą zimą, wie pan, zainstalowaliśmy sobie z przyjacielem kominek. I mamy to kaloryczne ciepło w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale chcielibyśmy też zaopatrzyć się przynajmniej w to niezbędne minimum ciepła rodzinnego. Tak. No i nasz wybór padł na pana, ponieważ często widujemy pana w autobusie i bardzo nam pan przypadł do gustu. Tak ze sposobu bycia, jak i zainteresowań intelektualnych, bo wie pan, często przez ramię zaglądaliśmy do interesujących pozycji wydawniczych, które pan wertuje nawet na stojąco. Reasumując, postanowiliśmy zapytać pana wprost, czy nie zechciałby pan zostać naszym szwagrem? Szwagrem? Tak. Obu panów? Obu. No, jeżeli łatwiej by panu było najpierw jednego z nas, to... Bo pan rozumie, odrobina ciepła rodzinnego na zimę jest nam naprawdę niezbędna. I zastanawialiśmy się z przyjacielem, co by panu zaproponować. Czy nie zaofiarować panu po prostu naszej przyjaźni? O nie, nie. Nie, nie, nie. Nie. Co do funkcji przyjaciela, to przyznam, że nie reflektowałbym. Nie. Za duże obowiązki to nakłada... Tak bym to ujął. Aha. Ja nie wiem, czy pan nie lubi sobie stanąć na przykład na moście Śląsko-Dąbrowskim albo innym. Przechylić się, żeby popatrzeć na wodę, czy nawet dyskretnie sobie do wody splunąć. Lubię. No, kto by tego nie lubił? No właśnie. A od tego, proszę pana, do katastrofy jest dosłownie o milimetr. Tak. No, przechyli się pan trochę zanadto przez balustradkę i plusk. No i wtedy ja, jako przyjaciel, obowiązany jestem również natychmiast tam skakać i bez względu na temperaturę wody i w ogóle ratować pana. Tak. No, ale chyba pan nieco przesadnie... Jeżeli chodzi o moje podejście, to ja tak właśnie... interpretuje przyjaźń i obowiązki, jakie ona nakłada, proszę pana. No to bardzo ładnie z pana strony, ale... Żadnych ale. Jako przyjaciel bez namysłu rozbieram się, skaczę, ratuję. O, taki jestem. I nic mnie nie zmieni. A weźmy inny wypadek. Przygląda się pan tygrysom w zoo i raptem, no, sam pan się domyśla. No i cóż ja wtedy jako przyjaciel? Rzucam się między drapieżniki i najprawdopodobniej ginę z panem. No ale ostatecznie to może pan po prostu organizować pomoc. Ginę, rozumie pan? Ginę.
Ja tak do tego podchodzę. Mhm. No i cóż by potem prasa pisała? A w tym czasie przyjaciel zmarłego, czy topielca, pan XY, organizował pomoc. No przecież bym się spalił ze wstydu. Tak. Tu przyjaciel ginie, a ja organizuję pomoc. O, pan daruje. Nie. Ja dlatego w ogóle unikam przyjaźni, proszę pana. A to się świetnie właściwie składa, bo też my z przyjacielem i nie proponujemy panu przyjaźni, a po prostu chcielibyśmy mieć w panu miłego, inteligentnego członka rodziny, konkretnie szwagra. Tak. Zostań pan naszym szwagrem, naprawdę. Zaraz. To jakby taka notatka brzmiała? W prasie. Tak, w prasie. A tymczasem szwagier zmarłego organizował pomoc. No, tak, to brzmi zupełnie dobrze. Szwagier ostatecznie nie jest obowiązany do większych świadczeń. Ja bym nawet powiedział, że taka postawa szwagra nie tylko, że nie uwłacza mu, ale nawet stawia go w ładnym świetle. Tak. Że on tę pomoc, proszę pana, organizował. Tak. W ogóle szwagier jest moim zdaniem idealnym członkiem rodziny. Mniej niż krewny pierwszego stopnia, a więcej niż powinowaty czy tam kuzyn. Taki chłop. No, dobrze. No, dlaczego nie? Mógłbym być pańskim szwagrem. Tylko jak? Przez siostrę? A rzeczywiście. Nad tym nie zastanowiliśmy się z przyjacielem. Właśnie. Bo my właściwie nie posiadamy odpowiedniej siostry. Aha. Takiej, żeby, jak to się mówi, żeby pan był zadowolony. No, ja posiadam, ale nie wiem, czy dla panów z kolei... A siostra niezamężna? Nie, zupełnie nie. A przystojna? Przystojna. A czym jeszcze poza tym charakteryzuje się głównie siostrzyczka? No, bardzo religijna. Do tego stopnia, że od lat w klasztorze. Mhm. No, ale przecież zdarzały się wypadki wykradania z klasztoru. No... Nie by nawet to odpowiadało, bo mi szkoda siostry, że tak... Tam nawet telewizora nie mają. Tak, ale my z przyjacielem szanujemy uczucia religijne i nigdy byśmy tego, proszę pana, nie zrobili. Nie, absolutnie. Zresztą mówiąc szczerze, idealne rozwiązanie dla nas na zimę to sam szwagier, bez dalszej nadbudowy. Aha. Jako taki. Rozumiem. Tak zwany suchy szwagier. O, właśnie. To znowu zmienia postać rzeczy. Bo na naturalnego szwagra panów to bym nawet chętnie poszedł, ale co do suchego, to musiałbym się jeszcze zastanowić, co by mi bardziej odpowiadało. No bo szczerze panu powiem, że w jednym miejscu proponują mi też coś podobnego na zimę. A co, też pana tam chcą na szwagra? Nie, tam mnie chcą, proszę pana, na męża. Aha. Więc muszę się jeszcze zastanowić. Tak. Nie jest łatwo zaopatrzyć się na zimę, kochani. Oj, niełatwo. Niełatwo. Ale też i nasza pogadanka wcale nie zamierza dowieść, że łatwo. W każdym razie, kończąc, radzilibyśmy, a na to każdego stać, już teraz zaopatrzyć się w zapas nastrojowych ballad ustnych, które niejednokrotnie wynagrodzą nam w długie zimowe wieczory brak czy to ciepłej wdówki, czy w ogóle rodzinnego ciepła w osobie szwagra lub w innych postaciach. Bo kominka i związanych z nim rozkoszy to już nam nikt nie odbierze. Ballada o dobroczynnym wpływie kominka. Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przed kominkiem grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap. Dłonio grzeje dubeltówkę, weźmie, wyjdzie i buch, buch. Powymienia na gotówkę obywateli dwóch. Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch. W palenisku ich zakopie, pójdzie w szynku sączyć dzban. Ułożyłeś sobie, chłopie, odpychający plan. Tyle huku, tyle ran, odpychający plan. Ale zgubi cię kominek, bo twych ofiar duszę dwu przez płonącą w nim sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu, pstotu, pstotu.
syku słyszy ten, co trzeba, co na ciebie oko ma i za aprobatą nieba wykopie trupy dwa. Co na ciebie oko ma, wykopie trupy dwa. Od tej chwili już do stryczka bliziuteńko jak przed sień, drabie nie tkwi w złych nawyczkach i póki czas się zmień. Dynda, dynda, stryczka cień, więc póki czas się zmień. Dynda, dynda, stryczka cień, więc póki czas się... Tak. To Radio Absurdzik, jak zaopatrzyć się na zimę. Z udziałem Ireny Kwiatkowskiej, Barbary Wyszkowskiej, Andrzeja Boguckiego, Edmunda Fidlera, Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przywory, autora Absurdziku.